Cześć kochani, dzisiaj będę chciała Wam pokazać taki fajny sweterek. Słuchajcie, sweterek jest świetny, należy on do naszej serii Four Seasons. Tym razem mamy sweter i jest on naprawdę, muszę Wam powiedzieć, bardzo, bardzo fajny, bardzo, bardzo łatwy w wykonaniu. Tutaj efektem takim specjalnym są właśnie te dziureczki, czyli tak samo jak było przy naszej bluzeczce, którą robiliśmy na lato. Z tym, że tym razem zrobiłam trochę więcej tutaj tego Francuza na górze oraz na dole. No i muszę Wam szczerze powiedzieć, że jest to mój pierwszy raz, kiedy robię rękaw i kończę go wzorem francuskim. To jest mój pierwszy raz, zawsze kończę rękawy normalnie ściągaczem. Tym razem zrobiłam to wzorem francuskim i muszę Wam powiedzieć, że całkiem fajnie to wyszło i również fajnie leży, jakby leży na mnie, leży na dłoni, na ręce i tak dalej. Nie przeszkadza, ani się nie zsuwa, także wszystko jest fajnie. Słuchajcie, włóczka, którą wybrałam, również jest bardzo fajna. Jest to cotton merino. Jest bardzo fajna, jest odpowiednia do tego typu swetrów właśnie na, jak to nazywam, cztery pory roku, bo ona nie jest ani, nie będzie za ciepło, ani nie będzie za chłodno. No nieważne, słuchajcie. Zachęcam Was do wykonania tego sweterka, ponieważ, tak jak mówię, jest bardzo, bardzo łatwy i na pewno każdy da sobie z nim radę. Słuchajcie, a do wykonania tego sweterka wiele rzeczy nam nie będzie potrzebnych. Jeżeli chodzi o włóczkę, to tak jak Wam przed chwilą powiedziałam, zużyłam tą włóczkę, jest to cotton merino od Dropsa. Jest to bardzo, bardzo fajna włóczka, ponieważ jest to włóczka, która pochodzi, która jest, to jest i bawełna, i jest to merino, jest to włóczka wełna, zobaczcie. Jest to 50% bawełny i 50% wełny, co oznacza, że nie będzie nas tak super grzało, ale też nada się na chłodniejsze wieczory. O ile rozumiecie, o co mi chodzi, to jest taki lekki sweterek i ta włóczka też jest świetna. Dodatkowo dodam, że jest to włóczka, która absolutnie w ogóle nie gryzie. Jest to świetna w ogóle włóczka dla osób, które chcą zrobić coś dla swoich dzieci, ponieważ naprawdę włóczka w ogóle nie gryzie. Ma się wrażenie, że ma się jakąś taką bluzę na sobie, ale na pewno nie sweter wykonany z włóczki. Dobra, jeżeli chodzi o tutaj, producent sobie zastrzega. Ja nie chcę tego ściągać, tej banderolki. Słuchajcie, tutaj producent sobie zastrzega, żeby użyć drutu w rozmiarze 4 mm. I my właśnie takich drutów użyjemy, przynajmniej ja użyłam. Nie jest ich tak dużo, jak zwykle używam drutów, więc myślę, że nie będzie problemu. Użyłam tylko trzech różnych długości. I teraz tak, zaczęłam od drutów. Wszystkie druty są grubości 4 mm, te są długość 40 cm, mamy później 60 cm i takie dłuższe 80 cm. Tutaj już będzie tak bardzo dużo oczek i właśnie takie dłuższe druty są nam potrzebne. Co do rękawów, to tym razem zdecydowałam się na Magic Loop. Generalnie te druty bardzo długo nimi pracowałam, jeżeli chodzi o rękaw. Myślę, że nawet gdzieś to było dotąd. Już teraz nie pamiętam i dopiero później przeniosłam się na te dłuższe druty i pokazałam Wam, jak pracować na Magic Loopie. Jak właśnie wykonywać rękaw na metodą Magic Loop. Dobra, więc te trzy pary drutów są potrzebne, plus do tego potrzebujemy, słuchajcie, trzy markery, ponieważ, słuchajcie, tutaj mamy, na górze jest karczek okrągły, ale później jedziemy sobie reglanikiem, dlatego są nam potrzebne markery. I tak, jeden marker, który nam mówi, gdzie jest początek i gdzie koniec, oraz trzy inne, które mówią nam, gdzie są rękawy. Jeżeli nie macie markerów, możecie użyć zupełnie czegoś innego. Mogą to być jakieś skrawki innej włóczki, byleby kolory po prostu Wam się zgadzały, żebyście wiedzieli, gdzie jesteście i w którym momencie. Dobra, oprócz tego jeszcze igła dziewiarska potrzebna. Generalnie cały sweter jest bezszwowy, z góry do dołu, nic nie zszywamy. Igła jest potrzebna tylko do pochowania naszych nitek i do zabezpieczenia ich. Także tyle. Zachęcam Was do pracy.
No więc rozpoczynamy. Naszą robótkę rozpoczynamy od magicznego kółeczka, pętelki, czy jak tam sobie to zwiecie. I robimy to w taki sposób, że tę końcówkę tutaj przekładamy z tyłu, łapiemy palcami, powstaje nam właśnie taka pętelka i tę krótszą końcówkę tutaj przeciągamy przez tą pętelkę i mamy magiczne kółeczko. Wkładamy nasz drut. Ja mam tutaj druty 4 mm, o grubości 4 mm, 40 cm długość. Wkładamy drut w naszą pętelkę, zaciągnęłam ją i teraz będziemy narzucać nasze oczka na druty. Tych oczek będzie 100 i pokażę Wam, jak to zrobić. Robimy to w taki sposób, zobaczcie, łapiemy nitkę w ten sposób. Pokażę jeszcze raz. I teraz drut pod tą nitką, nad tą nitką i mamy pierwsze oczko. Pod tą nitką, nad tą nitką i mamy drugie oczko. Pod tą nitką, nad tą nitką i mamy trzecie oczko. Słuchajcie, takich oczek będziemy robić 100. Pamiętajcie o tym, aby za bardzo nie zaciągać tych oczek tutaj na drucie, ale też, żeby były w miarę równo ułożone. Także starajcie się, żeby było równo, ale żeby nie były zaciągnięte. Oczek narzucamy 100. Zobaczcie, ja już narzuciłam moje oczka. Jak możecie zauważyć, moje oczka są poprzekręcane. Zobaczcie, taki ślimaczek się utworzył. No i trzeba to wszystko tutaj sobie poodkręcać, tak? Żadne oczka nie mogą być przekręcone. Wszystko musi być skierowane w jednym kierunku. Czyli ja to robię w taki sposób, że ustawiam sobie oczka tak, żeby ten grzbiet tych oczek był tak do góry jakby. No i rozciągamy sobie te oczka po długości naszych drutów w ten sposób. Dobra, u mnie już będzie ok. I teraz jak możecie zauważyć, zobaczcie, nitka, która prowadzi od kłębka, jest tutaj z prawej strony, a koniec jest z lewej. Zobaczcie, tu jest nasza pętelka. Ponieważ będziemy robić nasz sweterek dookoła, nie w tej weftę, dlatego będziemy robić na okrągło i dlatego właśnie nitka znajduje się z tej strony. Dobra, słuchajcie, teraz będziemy rozpoczynać nasz pierwszy rząd. Bierzemy nasz marker i zaznaczamy sobie nasz początek i koniec rzędu, czyli wkładamy sobie tutaj na ten drut z prawej strony. I teraz będziemy robić pierwszy rząd. Pierwszy rząd będziemy robić same oczka prawe. Generalnie będziemy teraz robić ściek francuski na samym początku. Jeżeli robimy dookoła na drutach, czyli robimy na okrągło, to ściek francuski robimy w taki sposób, że jeden rząd robimy na prawo, drugi rząd robimy na lewo. Jeżeli robilibyśmy na drutach prostych, czyli w te i we w te, to wtedy robimy cały czas oczka prawe. Ale my jesteśmy na drutach okrągłych, więc robimy raz oczka prawe, raz lewe. Dobra. Pokażę Wam, jak wykonać oczka prawe i teraz powiem Wam, jeżeli chodzi o tą pierwszą pętelkę, ona nie jest naszym oczkiem. Możecie ściągnąć tę pętelkę z drutu, ale wtedy to pierwsze oczko może być bardzo luźne. I ja na przykład robię tak, że te dwa pierwsze, znaczy to pierwsze oczko razem z tą pętelką przerabiam razem na prawo. Oczka prawe robimy w taki sposób, że wkuwamy się w oczko od dołu, tak jakby, zobaczcie. Nie będzie tego może za bardzo teraz widać, ponieważ ja to teraz będę robiła podwójnie. Dobra, słuchajcie, zobaczcie, od dołu przeciągamy naszą niteczkę, która jest tutaj przez te oczka. Uważamy, żeby jeszcze raz. Przeciągamy tę niteczkę właśnie tutaj przez te oczka i mamy oczko prawe. I wtedy to stąd ściągamy. Zobaczcie. Dobra, pokażę jeszcze raz, jak zrobić oczko prawe. Teraz będzie troszeczkę łatwiej. Zobaczcie, oczka prawe robimy w taki sposób, że wkuwamy się od dołu, przeciągamy nitkę i mamy oczko prawe. Jeszcze raz.
od dołu, przeciągamy nitkę i mamy oczko prawe. Zobaczcie. I w taki sposób robimy cały nasz rząd samymi oczkami prawymi. Zobaczcie. Zrobiłam cały rząd oczek prawych. Tak to u mnie wygląda. I teraz będziemy rozpoczynać kolejny rząd. Marker ląduje z powrotem na tą stronę, ponieważ ona mówi, gdzie jest początek i gdzie koniec. No i tak jak Wam wcześniej mówiłam, teraz będzie rząd oczek lewych. Pokażę Wam, jak zrobić oczka lewe. Oczka lewe robimy w taki sposób, że, uwaga, nitka ląduje z przodu robótki. Wkuwamy się tak jakby w tym momencie od góry. Zobaczcie. I teraz tak, ta nitka dookoła drutu, w ten sposób, i przeciągamy na drugą stronę. I mamy oczko lewe. Wiem, że jest to trochę skomplikowane, ale można dojść do wprawy. Trzeba troszeczkę poćwiczyć. Uwaga, pokazuję jeszcze raz. Nitka ląduje z przodu. Wkuwamy się od góry. Ta nitka oplata teraz drut. I przeciągamy na drugą stronę. Uwaga, jeszcze raz. Nitka z przodu. Wkuwamy się w nasze oczko. Nitka dookoła drutu. I przeciągamy na drugą stronę. I tak, słuchajcie, robimy cały rząd teraz oczek lewych. I myślę, że rozumiecie, że kolejny rząd będzie oczek prawych, tak? Czyli już mamy zrobione oczka prawe, teraz robimy oczka lewe i później na zmianę będziemy robić właśnie prawe i lewe rzędy. I generalnie tak będzie nam powstawał nasz wzór francuski. Takich rzędów dokładnie zrobimy 10, czyli teraz robimy drugi rząd oczka lewe. No i zobaczcie, zrobiłam już kolejny rząd oczek lewych, tak? Czyli były oczka prawe, teraz były lewe. I teraz znowu rozpoczynam oczka prawe. Czyli tak jak wcześniej już wiecie, jak robimy oczka prawe. I tak jak Wam powiedziałam, będziemy teraz pracować na zmianę. Będziemy robić tego Francuza, czyli raz rząd oczek prawych, raz rząd oczek lewych i takich rzędów będziemy robić 10. Zobaczcie, tak to tutaj wychodzi i robimy sobie 10 rzędów na zmianę. Raz rząd oczek prawych, a raz lewych. Zrobiłam już moje 10 rzędów Francuzem. Tak to u mnie wygląda. Ostatni rząd był rzędem oczek lewych. I teraz będziemy robić, słuchajcie, zrobimy dosłownie 2 rzędy oczek prawych, czyli same oczka prawe przez 2 rzędy. No a później już będziemy powiększać nasz karczek i pokażę Wam, jak to zrobić. Także 2 rzędy oczek prawych. Słuchajcie, ja już zrobiłam moje 2 rzędy oczek prawych. Będziemy teraz dodawać nasze oczka, czyli będziemy powiększać nasz karczek. Będzie to dookoła, czyli nie reglanem, tylko dookoła. I teraz tak, ja w tym samym czasie będę zmieniała sobie druty. Z tego względu ściągam sobie marker, on mi na razie nie będzie potrzebny. Druty będę zmieniała sobie na dłuższe, czyli one dalej mają tą samą grubość 4 mm, ale są dłuższe, bo żyłka ma już 60 cm. Pokażę Wam przy okazji właśnie, jak ja to robię. Dobra, i teraz uwaga, słuchajcie. Mamy 100 oczek na drutach i będziemy powiększać o 25 oczek w tym rzędzie, żeby było co równo. Porówno po czwartym oczku będziemy robić narzut. Ja to robię tak, że na początku mojego rzędu robię 2 sobie oczka, nie robię
czterech tylko dwa. Dobra. I teraz zobaczcie, robię narzut. Tutaj ten drut nam przeszkadza. Uwaga, narzut robimy w taki sposób. I mamy narzucone oczko. I jedziemy cztery oczka, czyli raz, dwa, trzy, cztery i narzut. Raz, dwa, trzy, cztery i narzut. Raz, dwa, trzy, cztery i narzut. I w ten sposób robimy sobie cały tutaj rząd dookoła. Ja przy okazji zmieniam druty na dłuższe. I tych oczek narzuconych powinno być 25. Ja już narzuciłam moje oczka, jest ich 25, czyli razem mamy 125 oczek teraz na drucie i zakładam z powrotem mój marker, bo mam nowe druty, jestem na początku rzędu. Dobra, robimy sobie teraz ten rząd z tymi narzutami. Pokażę Wam, jak je przerobić, ponieważ nam zależy, aby były dziurki, tak żeby nasz wzór był z dziurkami. Więc dochodzimy sobie do naszego narzutu. Zobaczcie, tutaj jest narzut i przerabiamy go normalnie przez przednią nitkę, tak jak normalnie robicie oczka prawe. Jeżeli chcielibyście, aby nie było tej dziurki, która właśnie później nam powstanie, powinniśmy przerobić ten narzut przez tylną nitkę, czyli wtedy tutaj. Ale my chcemy, żeby była dziurka, przerabiamy przez przednią. I tak robimy, słuchajcie, sobie cały rząd. Tak, dochodzimy do narzutu i przez przednią nitkę. Jedziemy sobie na prawo. Tutaj taka informacja dla osób, które nie lubią oczek lewych. Oczka lewe dopiero będą na samym końcu, jak już będziemy kończyć sweter przy rękawach oraz na dole naszego swetra. Także teraz cały czas już będziemy pracować oczkami prawymi, czyli robótka, jak widać, będzie nam się powiększała bardzo szybko. Dobra. I tak robimy cały rząd. Ok, ja już dochodzę do końca mojego rzędu. I teraz tak, pomiędzy naszymi narzutami, tak, bo to jest pierwszy rząd naszych narzutów, będziemy robić 8 rzędów, czyli już zrobiliśmy jeden. Teraz ja będę robiła drugi i później po 8 rzędach zrobimy sobie kolejne narzuty. Czyli teraz robimy sobie jeszcze 7 rzędów oczek na prawo, a później rozpoczynamy kolejne narzuty. No i zobaczcie, ja już zrobiłam tę część mojej robótki, tak ona wygląda. Zrobiłam 8 rzędów pomiędzy narzutami. I teraz będziemy robić kolejny rząd narzutów, czyli kolejny rząd naszych dziurek. I teraz tak, nadal będziemy powiększać o 25 oczek. Z tym, że mamy 125 oczek, więc teraz będziemy to robić co piąte oczko, tak? I pamiętajcie, że jeżeli w tamtym rzędzie, czyli tutaj na samym początku, gdzie te dziurki robiliśmy, przerobiliśmy dwa pierwsze oczka na prawo, to w tym momencie robimy tak samo. Czyli dwa oczka na prawo i robimy dopiero narzut. I robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, narzut. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, narzut. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, narzut. Słuchajcie, ja już Wam dalej nie będę tego pokazywać, bo myślę, że doskonale wiecie, o co chodzi. Czyli teraz dodajemy narzuty. Powinno być tych narzutów 25, czyli razem na drutach będziemy mieć 150 oczek. Później znowu robimy 8 rzędów na prawo i znowu dodajemy nasze narzuty. Wtedy będziemy dodawać co 6 oczek. Także robimy sobie tak, dopóki nie będziemy mieć trzech rzędów z naszymi dziurkami. No i zobaczcie, tak to u mnie wygląda.
Teraz może podsumowujmy, jak to wszystko wyglądało, ponieważ ja już zrobiłam te moje 3 rzędy z dziurkami. I teraz tak, podsumowując, rozpoczęliśmy Francuzem, robiąc 10 rzędów, rzędem francuskim. Później zrobiliśmy 2 rzędy po prostu na prawo. Powiększyliśmy później o 25 oczek, co nam dało 125 oczek. 8 rzędów pomiędzy, znowu 25 oczek, to co nam dało 150. I przy kolejnym razie powiększyliśmy oczka, co nam dało 175 oczek. I tak jak widzicie, ja jeszcze zrobiłam te 8 rzędów tutaj na dole. Czyli mam łącznie 3 te rzędy z dziurkami i 175 oczek na drutach. I teraz słuchajcie, będziemy robić reglan, czyli tutaj robiliśmy okrągły karczek, a teraz będziemy robić reglan. I pokażę Wam, jak to zrobić. Jest to bardzo prosta sprawa. Generalnie ja już sobie markery powkładam, tak jak widzicie. Tutaj jest zielony marker, który mi mówi, gdzie jest początek, a gdzie koniec, i reszta markerów jest w innym kolorze, tak aby mi się nie mieszało. I teraz zobaczcie. Powiem Wam, gdzie wkładamy markery. Mamy 175 oczek na drucie. I teraz uwaga. Po każdym markerze liczymy jedno oczko, czyli zostawiamy sobie jedno oczko i dopiero wtedy liczymy nasze markery, ok? Ponieważ jedno oczko jest naszym oczkiem reglanowym. Jego w ogóle nie bierzemy pod uwagę w liczeniu. Czyli mamy marker, jedno oczko zostawiamy sobie, nie liczymy go i liczymy 33 oczka. Wkładamy marker, jedno oczko zostawiamy, nie liczymy go i dalej mamy 52 oczka. Wkładamy marker, jedno oczko, nie liczymy go, 33 oczka, marker, jedno oczko, nie liczymy go i 53 oczka. Czyli mamy 33, 52, 33 i 53 oczka. I teraz będziemy robić, właśnie tak jak Wam powiedziałam, reglan. Jest on bardzo, bardzo prosty. Zobaczcie, jesteśmy tutaj na początku naszego rzędu. Pamiętajcie, że w każdym momencie robienia swojej robótki, swojego sweterka, możecie zmienić druty na dłuższe. Ja już zmieniłam na takie o wiele dłuższe. I teraz zobaczcie. Jesteśmy tutaj przy markerze. Nasz reglan już rozpoczynamy od samego początku tutaj. I teraz zobaczcie. Przekładamy marker, rozpoczynamy nowy rząd. Oczko reglanowe przerabiamy zawsze na prawo, czyli normalnie, tak jak zwykle. I teraz narzut. I jedziemy sobie do naszego kolejnego markera. Słuchajcie, ja dodaję oczka poprzez narzut, ponieważ jest to moim zdaniem najprostsza opcja dodawania oczek. Myślę, że przyjdzie taki czas, gdzie pokażę Wam inne opcje dodawania oczek, ale na razie zostajemy przy narzucie. Dobra, jedziemy sobie dalej do naszego kolejnego markera, który jest właśnie... Słuchajcie, tutaj i zatrzymujemy się jedno oczko przed, nie jedno oczko, tylko w ogóle zatrzymujemy się przed markerem, czyli tutaj. I teraz tak, robimy narzut przed markerem, narzut, marker, oczko reglanowe przerabiamy na prawo, narzut i jedziemy dalej. Czyli myślę, że jest to zrozumiałe, jak to będzie wyglądało. Zatrzymujemy się zawsze przed markerem, robimy narzut, oczko reglanowe i kolejny narzut. I jedziemy sobie do kolejnego naszego markera. Zobaczcie, jestem przy kolejnym markerze i robię dokładnie to samo, co wcześniej. Czyli przed markerem jestem, zobaczcie, jestem przed markerem, robię narzut, marker, oczko reglanowe przerabiam na prawo, narzut i jadę sobie dalej. I tak, słuchajcie, robimy do końca tego rzędu.
a później pokażę Wam, jak przerobimy kolejny rząd. Zobaczcie, jestem na końcu mojego rzędu i teraz, jeżeli pamiętacie, robiliśmy pierwszy narzut tutaj, ale nie robiliśmy z tej strony. I robimy go właśnie na końcu rzędu, czyli na samym początku robimy ten narzut, przejedziemy cały rząd i dopiero na samym końcu robimy ten narzut z tej strony, czyli ja teraz robię narzut i uwaga, marker i rozpoczynam kolejny rząd. I teraz zobaczcie, jak przerabiamy te narzuty. Zobaczcie, tu mamy nasze oczko reglanowe, które przerabiamy na prawo. Tu mamy nasz narzut. I pamiętacie, jak tutaj robiliśmy nasze dziurki, to ten narzut przerabialiśmy przez pierwszą przednią nitkę, tak aby nasza dziurka powstała. My tych dziurek teraz nie chcemy, dlatego będziemy przerabiać je na prawo, ale przez tylną nitkę. Zobaczcie, co ja robię. Pomagam sobie tutaj w ten sposób. Paluszkiem sobie przytrzymuję i wbijam się tutaj w tylną nitkę, przerabiając to na prawo. I jadę sobie dalej do mojego markera kolejnego. Zobaczcie, jestem przy moim kolejnym markerze i dochodzę do narzutu. Jest narzut. I tak jak wcześniej, przerabiam na prawo przez tylną nitkę. Uwaga, pomagam sobie palcem, zobaczcie, w ten sposób. I wkłuwam się tutaj w tylną nitkę, przerabiam na prawo, marker, oczko reglanowe na prawo, mamy narzut, przerabiam przez tylną nitkę na prawo i jadę sobie dalej. I słuchajcie, generalnie nasza praca będzie teraz właśnie wyglądała w ten sposób. Będziemy robić ten reglan dosyć długo. I co drugi rząd będziemy dodawać nasze oczka. Czyli jeden rząd dodajemy oczka, robiąc narzut, a drugi rząd przerabiamy te oczka przez tylną nitkę. I tak w kółko. Cały czas będziemy robić tak samo. Czyli teraz przerabiamy nasze narzuty, a przy kolejnym okrążeniu znowu dodajemy oczka poprzez narzut. I tak będzie wyglądała nasza praca w kółko na chwilę obecną. I słuchajcie, tutaj dochodzę do jeszcze jednego mojego markera. Chcę do niego dojść, żeby Wam jeszcze raz pokazać, jak to będziemy przerabiać. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości bądź problem, to sobie przewija film do tyłu i ogląda jeszcze raz. Zobaczcie, ja już jestem przy moim markerze. Uwaga, jest narzut, pomagam sobie palcem, wkłuwam się przez tylną nitkę tutaj i robię na prawo marker, na prawo oczko reglanowe, narzut, przerabiam przez tylną nitkę i jadę sobie dalej. Ja myślę, że to, mam nadzieję przynajmniej, że jest to dla Was zrozumiałe i że spokojnie dacie sobie radę z tym reglanem. W każdym razie teraz przerabiamy te nasze oczka reglanowe do końca naszego rzędu. Zobaczcie, zbliżam się do końca mojego rzędu i uwaga, tutaj ta końcówka zawsze będzie taka trochę problematyczna. Zobaczcie, to jest koniec i tu jest też ten narzut, więc ja ten narzut przerabiam przez tylną nitkę i teraz od razu rozpoczynam nowy rząd. I w tym momencie mamy oczko reglanowe i znowu robimy narzut, czyli i jedziemy sobie dalej, czyli musicie pamiętać, że rozpoczynając rząd tutaj przy tym zielonym markerze, to jest zielony, który mówi, gdzie jest początek, a gdzie koniec, pamiętajcie, że rozpoczynacie go tutaj i kończycie z tej strony, czyli musicie przejechać całe koło, żeby skończyć rząd. Czyli jeżeli teraz narzuciłam oczko, to dopiero to drugie, które jest przed markerem, narzucę kończąc rząd. I tak samo będzie z przerabianiem tych narzutów. No i teraz słuchajcie, kolejny rząd. Będziemy znowu sobie dodawać oczka poprzez narzut. Tak samo jak robiliśmy to na początku. I później będziemy przy kolejnym rzędzie je przerabiać. Myślę, że jest to dla Was zrozumiałe. Tak będziemy robić w kółko. Także jesteśmy teraz przy kolejnym rzędzie. Ja już dochodzę do markera, żeby Wam pokazać jeszcze raz,
Tutaj wszystko ładnie. Dobra, słuchajcie, zobaczcie. Marker, jestem przed markerem. Narzut, marker, oczko reglanowe, narzut i jedziemy dalej. I jak będziecie robić, to sobie zobaczycie, że tutaj powoli będzie nam się tworzyć taki fajny wzorek. Także teraz dodajemy nasze oczka, a później przerabiamy te narzuty przez tylną nitkę. I tak, słuchajcie, w kółko. No i zobaczcie, jak to u mnie wygląda. Powstaje sobie taki reglanik z każdej strony. I słuchajcie, zobaczcie. I słuchajcie, jeżeli popatrzycie na to może z tej strony, może tak, bo tutaj mamy zielony, no trochę mi się to tak zawija, więc tego za bardzo może nie będzie widać. Jeżeli popatrzycie na to z tej strony, to zobaczycie, że dodajemy 8 oczek w rzędzie, czyli tutaj mamy przód, rękawy oraz tył i wszystko równomiernie ma się powiększać, czyli muszą być 4 markery. Z każdej strony markeru dodajemy po jednym oczku, czyli w rzędzie dodajemy 8 oczek. Czyli tak jak Wam wcześniej powiedziałam, jeden rząd dodajemy oczka poprzez narzut, a drugi rząd ten narzut przerabiamy i tak w kółko będziemy sobie teraz jechać. Dobra, teraz będziemy oddzielać nasze rękawy. Pokażę Wam, jak to zrobić. Jestem na samym początku mojego rzędu. Przerobię tutaj tylko te dwa. Dobra. Marker, ten zielony, czyli ten, który pokazuje nam przód i tył, on zawsze tutaj będzie. To się nie zmienia. Ja go sobie na razie odłożę, bo mi tak będzie spadał. Dobra. My bierzemy sobie druty jakieś inne, pomocnicze. Możecie też wziąć sobie jakąś, nie wiem, inną włóczkę, inną nitkę i igłą dziewiarską sobie przełożyć te oczka. Ale generalnie tutaj mamy nasz pierwszy rękaw i przenosimy go na inne druty. Czyli wszystkie te oczka aż do markera przenosimy na druty. W ten sposób. Zobaczcie, przyniosłam wszystkie oczka na te druty. Ten marker fioletowy, który był, pokazywał mi, gdzie mam dodawać oczka, ściągam go. On mi nie będzie potrzebny. I teraz tak, te druty zabezpieczam w taki sposób. Tutaj sobie wkładam pomiędzy moją robótkę, gdzieś tutaj też. Nic nie powinno wypaść, powinno wszystko być ok. Dobra. Tak więc jeden rękaw już mamy przełożony, a my jedziemy teraz dalej z naszą robótką. Dobra. I teraz tak, wkładamy marker. Wkładamy marker i narzucimy teraz 8 oczek na druty. Uwaga, wiemy jak narzucamy oczka, więc to powinno być raczej łatwe. Staramy się tak, aby tutaj wszystko było w miarę ciasno. Nie robimy tego luźno. Drugie. Trzecie. Czwarte. Piąte, szóste, siódme i ósme. I zabieramy się do naszej robótki. Przerabiamy sobie normalnie, tak jak lecą nam oczka, czyli robimy wszystko na prawo. Pierwsze to oczko robimy dosyć ścisło, jak tylko można. Drugie również, żeby nie było tam żadnej dziurki. I jedziemy sobie do kolejnego markera, aby ściągnąć kolejne oczka z drutu. Jestem już tutaj przy moim kolejnym markerze i robię dokładnie to samo, czyli biorę kolejną parę drutów i przekładam
oczka na te druty. I tak samo później dodaję 8 oczek, czyli narzucam 8 oczek na druty i dalej przerabiam mój schemat, czyli robię na prawo, a rękawami zajmiemy się później. Słuchajcie, jestem przy początku mojego rzędu i tutaj taka uwaga, ściągamy nasz marker zielony, czyli ten, co nam pokazuje nasz początek i koniec. Przerabiamy 4 oczka z tych narzuconych. 2, 3, 4. Teraz zakładamy marker, ponieważ będziemy potrzebować go, i przerabiamy sobie dalej. Zobaczcie, tak to u mnie wygląda. Już zrobiłam taki kawałek mojego sweterka. No i co? Tak jak Wam powiedziałam, dziergamy, słuchajcie, tyle, ile potrzebujemy na długość. Już myślę, że można spokojnie sobie mierzyć ten sweterek. Jeżeli chcecie go przymierzyć, a nie wiecie jak, bo zobaczcie, ja mam na przykład druty takie krótsze sobie teraz wzięłam, ale możecie zrobić pół na pół, ja tak dosyć często robię, czyli wkładam sobie pół długich drutów, na przykład dotąd, i później te druty, czyli dwie pary drutów, z jednej strony mam jedne, z drugiej drugie, i wtedy mogę spokojnie sobie przymierzyć ten sweterek. Także polecam Wam mierzenie, żeby zobaczyć, czy wszystko gra, czy wszystko leży tak jak trzeba. No i tyle, dziergamy sobie tak długo, jak potrzebujemy. No i słuchajcie, zobaczcie, tak to u mnie wygląda. Ja zrobiłam z samej góry, licząc odtąd wyszło mi około 53-54 cm długości. No i co? Teraz, co będziemy teraz robić? Teraz będziemy powoli kończyć nasz dół naszego sweterka i pokażę Wam, jak to zrobić. Mamy, słuchajcie, 171 oczek na drutach i my sobie przy tym jednym okrążeniu zmniejszymy liczbę oczek o 10. I słuchajcie, pokażę Wam, jak to się robi. To się robi bardzo łatwo. Generalnie 10 oczek będziemy zmniejszać tak równomiernie, także postarajcie się to tak zrobić, żeby było mniej więcej równo po całej tutaj długości tego rzędu. No i zobaczcie. Zmniejszenie oczek, czyli dwa oczka będziemy przerabiać równocześnie. Czemu mi tutaj ostrości nie chcę złapać? O, czyli dwa oczka będziemy przerabiać równocześnie. Zobaczcie, jak ja to robię. Ja po prostu dwa oczka przerabiam równocześnie na prawo i już pozbyłam się jednego oczka. No i jadę sobie dalej parę oczek do przodu. I na przykład tutaj również odejmę sobie jedno oczko, czyli dwa oczka przerabiam równocześnie. O. I tak, słuchajcie, 10 oczek zmniejszamy i tak robimy do końca rzędu. No i okej, zmniejszyliśmy sobie nasze oczka o 10, czyli mamy teraz 161 oczek na naszych drutach. I teraz będziemy kończyć naszą robótkę w ten sam sposób, jak rozpoczynaliśmy, czyli naszym wzorem francuskim. Już wiemy, jak to zrobić. Czyli jeden rząd robimy na lewo, jeden rząd robimy na prawo. No i teraz robimy sobie rząd na lewo. I tych rzędów będziemy robić, słuchajcie, 10 na zmianę. Czyli teraz robimy rząd oczek na lewo, a później robimy rząd oczek na prawo. Łącznie będziemy robić 10 rzędów. W ten sposób. I tak, słuchajcie, do końca tego rzędu na lewo sobie jedziemy. No i zobaczcie, ja zrobiłam już jeden cały rząd na lewo i zgodnie z naszą zasadą, żeby powstał nam wzór francuski, robimy teraz rząd oczek na prawo. No i słuchajcie, tak jak Wam powiedziałam, teraz będzie na prawo, później będzie na lewo
I razem tych rzędów ma powstać 10, a później pokażę Wam, jak ściągnąć, jak zamknąć nasze oczka, jak ściągnąć oczka z drutów. No i zobaczcie, ja już skończyłam mojego Francuza. Tak to wygląda. Mój ostatni rząd tutaj to były oczka prawe. Słuchajcie, ściągamy nasz marker, on już nam nie będzie potrzebny. I pokażę Wam teraz, jak będziemy zamykać oczka. Jest to bardzo proste, już nieraz Wam pokazywałam ten sposób. I uwaga, zobaczcie, te dwa pierwsze oczka przerabiamy równocześnie. I to oczko, które nam tu powstało, wędruje z powrotem na tym drucie. I znowu, dwa oczka przerabiamy równocześnie. I to oczko ląduje z powrotem tutaj. Dwa oczka równocześnie i to z powrotem. Myślę, że nie jest to trudne, że jest to łatwe. Słuchajcie, starajcie się specjalnie nie zaciągać tutaj na dole, ponieważ to nie jest żadne elastyczne zamykanie oczek, więc żeby za bardzo tam nam nie przeszkadzało przy zakładaniu i ściąganiu, więc starajcie się za bardzo nie zaciągać. No i słuchajcie, tak przerabiamy wszystkie oczka. Zobaczcie, tak to wygląda. Wszystkie oczka do końca. Zobaczcie, zostały mi dwa oczka na moim drucie i przerabiam je normalnie na prawo równocześnie. Wyciągam troszeczkę to oczko. I słuchajcie, teraz wystarczy uciąć nitkę. Ja nie mam akurat nożyczek przy sobie. Słuchajcie, wystarczy uciąć nitkę i ją przełożyć przez tą pętelkę, zaciągnąć i to wszystko. Teraz trzeba ładnie tutaj pochować tę nitkę i ją zabezpieczyć. Ale generalnie tak wygląda przód naszego sweterka, który już jest gotowy. Zobaczcie. Tak to wygląda. No i co? Teraz będziemy zabierać się za nasze rękawy. Dobra, słuchajcie, będziemy rozpoczynać rękaw. Ja mam tutaj moje druty 40 cm długość i 4 mm grubość. Czyli te, które wcześniej tutaj miałam założone, nie przekładałam na żadne inne. I teraz tak, co jeszcze chciałam... Aha, mamy 62 oczka na drutach i jeszcze chciałam powiedzieć Wam, że teraz tak, zobaczcie, tutaj były te cztery nasze oczka, które dołożyliśmy, kiedy robiliśmy tutaj ten cały środek, nasz sweterek. I teraz te oczka również będziemy musieli narzucić na druty. I teraz tak, normalnie tych oczek tutaj jest 4, ale zobaczcie, jeżeli narzucalibyśmy te oczka stąd, na przykład stąd, to tu powstaje nam dziura, prawda? Ja tej dziury nie chcę, ani nie chcę później jej zszywać. Myślę, że Wy również i pokażę Wam, jak to zrobić, żeby tej dziury nie było. Po prostu narzucimy sobie troszeczkę więcej. Narzucimy sobie troszeczkę więcej oczek. Zobaczcie, zakładam sobie niteczkę na palec w ten sposób. I teraz tak, wkuwam się tutaj, spróbujmy może, o. Wkuwam się tutaj, słuchajcie, w to oczko, zobaczcie, tutaj. Wkuwam się i przeciągam moją nitkę. I mam oczko. I teraz jedziemy sobie dalej, zobaczcie, tutaj. Mam oczko drugie, oczko trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme i teraz uwaga, zrobimy to tutaj pod tą nitką, żeby nie było dziury. 8. Mamy 8 oczek. I teraz tak, wkładamy sobie marker.
Wkładamy sobie marker. Ten marker będzie w pośrodku tutaj tych czterech oczek. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj jest teraz początek i koniec naszego rzędu. No i słuchajcie, przerabiamy sobie normalnie nasz rękaw na prawo, dookoła. I tak, słuchajcie, będziemy przerabiać 9 rzędów. Po każdym 9 rzędzie będziemy zmniejszać nasz rękaw o dwa oczka. I tak sobie jedziemy, słuchajcie, cały nasz rząd. Zobaczcie, jestem tutaj, gdzie narzuciliśmy te oczka i tu, słuchajcie, uważajcie, ponieważ te oczka, szczególnie to pierwsze, jest bardzo luźne. Można sobie tutaj przytrzymać tą niteczkę z tyłu i wtedy dopiero przerabiamy to oczko. Przerabiamy sobie tutaj te wszystkie oczka. Dobra, tutaj możemy tą niteczkę pociągnąć, żeby wszystko fajnie wyszło. I robimy tak, słuchajcie, 9 rzędów naszego rękawa i za 9 rzędów pokażę Wam, jak zmniejszamy nasz rękaw. No i zobaczcie, słuchajcie, zrobiłam 8 moich rzędów, teraz będę robiła 9 i właśnie tutaj będę zmniejszała mój rękaw. I teraz uwaga, robimy jedno oczko na prawo i teraz jedno oczko, zobaczcie, przenosimy na drugi drut, zobaczcie, w ten sposób. To oczko przerabiamy na prawo i to oczko nieprzerobione przenosimy nad tym drutem. I jedziemy sobie na prawo cały rząd, zatrzymujemy się 3 oczka przed. Zobaczcie, jestem 3 oczka przed i tutaj przerabiamy to zupełnie inaczej, troszeczkę łatwiej, ponieważ 2 oczka po prostu przerabiamy równocześnie na prawo. No i tyle, cała filozofia zmniejszania naszych oczek, czyli tak, z tej strony robimy jedno oczko na prawo, tak? Bo generalnie tutaj pomiędzy tymi dwoma zmniejszonymi oczkami są 2 oczka przerobione na prawo, czyli po markerze robimy oczko na prawo i później jedno oczko przenosimy na drugi drut, drugie oczko robimy na prawo i to oczko przeniesione przenosimy nad tamto oczko. A tu znowu z kolei przerabiamy 2 oczka równocześnie. I tak, słuchajcie, co 9 rząd. I tak sobie teraz będziemy pracować. Co 9 rząd będziemy zmniejszać te oczka w ten sposób. Rękaw, słuchajcie, robimy tak długi, jak potrzebujemy. Ja oczywiście na koniec Wam powiem, jak długi wyszedł mi. I teraz tak, tak jak teraz widzicie, te druty 40 cm długość są ok. Mogę spokojnie na nich pracować. Ale jeżeli cały czas tak będę zmniejszała sobie ten rękaw, to te druty zrobią się zdecydowanie za długie i w tym momencie albo będziemy musieli zmienić druty na krótsze. Jeżeli macie, to super. Jeżeli nie, to możecie zmienić na druty pończosznicze albo korzystać z metody Magic Loop. Ja w sumie jeszcze nie zdecydowałam, jak będę pracowała. Myślę, że skończy się to na Magic Loopie i pokażę Wam później, jak ja to będę robiła, jeżeli taką będę miała potrzebę. Myślę, że tak się generalnie stanie gdzieś tam przy końcu rękawa. To wtedy Wam pokażę, jak pracować na tej metodzie. Także słuchajcie, co 9 oczko, co 9 rząd zmniejszamy nasz rękaw o 2 oczka. Jedno z przodu, drugie z tyłu. Słuchajcie, pokażę Wam jeszcze raz, jak zmniejszamy te oczka. Jestem właśnie na 9 tutaj moim rzędzie, zrobiłam 8 od ostatniego zmniejszania i teraz tak, robię jedno oczko na prawo, tak, i teraz to oczko przenoszę na ten drut, to przerabiam na prawo i to przeniesione przekładam nad tym, które przerobiłam. I teraz jedziemy sobie do końca i zatrzymujemy się 3 oczka przed markerem.
Dochodzę już do tego momentu, już jestem 3 oczka przed i słuchajcie, 2 oczka tutaj przerabiamy podwójnie. I tak, słuchajcie, wygląda nasze zmniejszanie. I tak robimy rękaw tak długo, jak potrzebujemy. Słuchajcie, mówiłam Wam, że pokażę Wam, jak to jest z tym Magic Loopem. No więc tak, ja już zrobiłam trochę mojego rękawa. Mam już coraz mniej oczek na moich drutach i tamte druty, które miały 40 cm długości, już były za długie, więc trzeba się troszeczkę wspomóc inną metodą i tutaj ja wybrałam Magic Loop i to jest taka metoda, do której używamy dłuższych drutów, czyli ja użyłam tutaj, teraz przyniosłam sobie druty z żyłką, które mają 60 cm. Cały czas mamy 4 cm tutaj. I teraz pokażę Wam, jak pracować na takich drutach. Zobaczcie, te druty ewidentnie są za długie. No i robimy coś takiego, że po prostu wyciągamy naszą żyłkę, na przykład tutaj, zobaczcie. Wyciągamy żyłkę gdzieś tak w połowie i ten drut, który jest tutaj, wkładamy sobie tutaj w te oczka, zobaczcie. W ten sposób. I teraz, zobaczcie, wyciągamy ten drut i pracujemy. Jedziemy sobie na prawo do momentu, do którego możemy, czyli aż tutaj do końca tego drutu. Przerabiamy sobie te oczka. Dlatego ja tak nie lubię tego Magic Loopa, bo jest troszeczkę taki problemowy, kłopotliwy. Ja lubię po prostu dziergać oczko za oczkiem, nie przejmować się drutami. I zobaczcie, jesteśmy już przy końcu. Przerabiamy te wszystkie oczka do końca. Przerobiłam. I teraz robimy dokładnie to samo. Zobaczcie. Wyciągamy tutaj, w tym momencie, ten drut. Tak, żyłka jest tutaj wyciągnięta. I ten drut wyciągamy i pracujemy. No i tak to wygląda. Taka jest praca z Magic Loopem i właśnie z dłuższymi drutami. Także tak będziemy teraz pracować. Oczywiście, jeżeli chcecie, wy możecie użyć sobie innej metody. Na przykład możecie użyć drutów pończoszniczych. Ewentualnie może macie takie druty krótsze, są takie, może takie macie, to też możecie użyć. Tutaj jakby od was to zależy. No i znowu jestem w tym miejscu, wyciągam sobie drut i ten wyciągam i pracuję. I słuchajcie, tak, pracujemy jeszcze kawałek. Jak widzicie, ja już mam dosyć długi mój rękaw, więc niedługo będziemy kończyć. Dobra, zobaczcie, tak wygląda mój rękaw. Ja już nie będę dłużej robiła. Tutaj Wam pokażę tylko. O, tak wygląda mój rękaw. I teraz uwaga, jest on, będę liczyła tutaj ten rękaw od pachy, dobra, od środka. Może ja sobie to... Tak, to teraz będziecie lepiej widzieć. Dobra, ja będę sobie liczyła tutaj od środka, ile mi tutaj wyszło tego. Słuchajcie, w centymetrach, żebyście wiedzieli. Wyszło tego, słuchajcie, 41 cm. I dokładnie zmniejszałam tutaj sobie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 razy i mam na drutach 44 oczka. I teraz słuchajcie, będziemy redukować sobie te oczka, ponieważ chcemy, aby tych oczek było troszeczkę mniej. Przynajmniej ja chcę, żeby było 38. Co robimy? Boże, już się sama popląta. Co robimy? Słuchajcie, będziemy redukować te oczka, czyli będziemy usuwać 6 oczek w kolejnym okrążeniu. Czyli już nie będziemy zmniejszać, tylko znaczy będziemy zmniejszać, będziemy odejmować dosłownie 6 oczek w kolejnym okrążeniu.
Czyli właśnie teraz pokażę Wam, jak ja to robię. Dobra, słuchajcie, mamy kolejne okrążenie. I tak równomiernie, mniej więcej co jakąś odległość, będziemy usuwać sobie te oczka. Ja, słuchajcie, przerabiam dwa oczka równocześnie i w ten sposób pozbywam się jednego oczka. Jadę sobie dalej. Na przykład tu. I kolejne oczko. Może tutaj i już trzecie, to jeszcze trzy. Słuchajcie, jeszcze trzy oczka i tak do końca rzędu. Dobra, słuchajcie, ja już skończyłam i mam 38 oczek na moich drutach. I teraz, słuchajcie, będziemy sobie przerabiać tę końcówkę w ten sam sposób, jak początek oraz, słuchajcie, jak koniec, czyli tym naszym francuskim wzorem. Czyli myślę, że pamiętacie, że robimy teraz rząd oczek lewych i prawych, czyli teraz robimy rząd oczek lewych, a później będziemy robić rząd oczek prawych. Ja już chyba Wam nie będę tego pokazywać, bo nie ma sensu. Ja wiem, że Wy sobie spokojnie poradzicie z tym Francuzem. Więc teraz robimy rząd oczek lewych, później rząd oczek prawych i tak na zmianę. I będziemy robić tego 10 rzędów. I później będziemy zamykać nasze oczka. Słuchajcie, ja już zrobiłam tutaj moją końcóweczkę. Będę teraz zamykała moje oczka. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy muszę Wam to pokazywać, bo to samo robiliśmy tutaj na samym końcu, ale pokażę Wam tak dla pewności, jak zamykamy oczka. Marker już swój ściągnęłam. Dobra, także jestem na początku rzędu, ostatni mój rząd tutaj był, to były oczka na prawo. I teraz uwaga, dwa oczka przerabiamy na prawo równocześnie i to oczko z powrotem ląduje na tym drucie. Dwa oczka równocześnie i to oczko z powrotem na tym drucie. Słuchajcie, pamiętajcie, żeby nie robić tego zbyt ciasno, żeby zrobić to w miarę luźno, bo to nie jest elastyczne zamykanie oczek, żeby nam nie za bardzo przeszkadzało przy ściąganiu i przy zakładaniu. Dobra, słuchajcie, no i tak cały rządek robimy, aż do samego końca. Zobaczcie, już wszystkie oczka zamknięte, oczko ostatnie wyciągamy, ucinamy naszą nitkę i przeciągamy przez tą pętelkę. I to wszystko. Tą nitkę teraz tylko wystarczy tutaj ładnie schować i zabezpieczyć. I nasz rękaw już jest gotowy. I teraz słuchajcie, teraz będziemy robić drugi rękaw. I teraz tak, ja już Wam tego nie będę pokazywać, ponieważ nie ma sensu. Wy wystarczy, że sobie po prostu cofniecie film i zrobicie dokładnie tak samo ten rękaw jak ten poprzedni. Tylko pamiętajcie tutaj na dole o tych oczkach, bo jeżeli w tamtym rękawie dodaliśmy 8 oczek, to tutaj również musimy dodać 8 oczek tutaj tutaj na dole, żeby wszystko fajnie równo wyszło. No i tyle, robimy kolejny rękaw. Słuchajcie, ja już skończyłam mój sweter, skończyłam mój drugi rękaw, zrobiłam go w ten sam sposób, jak Wam pokazywałam za pierwszym razem. Tak wygląda sweter już w całości, już pousuwałam i zabezpieczyłam wszystkie moje nitki. No i co? No i tyle. Jestem bardzo ciekawa, jak Wam się podobał ten film, czy był zrozumiały, czy był łatwy, czy nie mówiłam za szybko, czy za wolno i tak dalej, i tak dalej. Dajcie znać w komentarzach i oczywiście, jeżeli macie w planach zrobić ten sweter, to będzie miło, jeżeli będziecie wysyłać mi zdjęcia, jak do tej pory to robicie. Oraz oznaczyć mnie w komentarzach, gdziekolwiek tam wrzucacie swoje zdjęcia. Będzie mi bardzo miło. Fajnie jest do Was dojść i zobaczyć, że coś tam fajnego dziergacie. Także to wszystko na dzisiaj. No i dajcie znać, jak Wam podobał się film. Pozdrawiam. Hej.